Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na poniedziałek. Uświęcenie jest wolą Bożą. 1 Tesaloniczan 4:3-8 to pełny ciąg myślowy. Wolą Bożą wobec Tesaloniczan jest uświęcenie. To, co Paweł rozumie tu jako uświęcenie, jest wyjaśnione w dwóch poniższych wyrażeniach. Otóż wierzący mają się powstrzymywać od wszeteczeństwa i utrzymywać swe ciała w czystości. Paweł podsumowuje ten ciąg myślowy trzema przesłankami do świętego życia. Pierwsze, Pan jest mścicielem tego wszystkiego. Dwa, Bóg powołał nas do uświęcenia. Trzy, Bóg daje nam Ducha Świętego. Przez trzy kolejne dni będziemy studiować szczegóły tego fragmentu listu. Przeczytaj 1 do Tesaloniczan 4:3-7. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Co łączy te dwa wersety? Jakie jest ich zasadnicze przesłanie i jakie ma ono znaczenie dla nas? 1 Tesaloniczan 4:3 jest oparty na 1 Tesaloniczan 4:1, w którym Paweł przypomina Tesaloniczanom, jak mają na co dzień postępować, dosłownie chodzić, co zgodnie z hebrajską koncepcją oznacza codzienne, moralne i etyczne prowadzenie się. 1 Tesaloniczan 4:3 apostoł posługuje się kolejną hebrajską koncepcją w celu opisania duchowego życia i rozwoju, a mianowicie uświęceniem, czyli inaczej świętością. Typowa definicja świętości to oddzielenie do świętego użytku. Jednak w liście do Tesaloniczan Paweł nadaje temu słowu bardziej specyficzne znaczenie. Mianowicie świętość jest stanem, w jakim Tesaloniczanie mają się znajdować w dniu powtórnego przyjścia Jezusa. Jednak w 4 rozdziale Paweł wybiera formę tego słowa, które podkreśla raczej proces niż wynik tego procesu. Jest to rzeczownik oznaczający działanie, bardziej uświęcenie, uświęcanie niż uświęcenie. Wolą Bożą jest, byśmy uczestniczyli w tym procesie. Autor listu najwidoczniej nie podpisał się pod przesłaniem Ewangelii oderwanej od prawa Bożego. Wyraźnie świadczy, iż tym, którzy są w Chrystusie, dotyczą określone wymagania co do postępowania. W 4:3 wierszu przeciwieństwem uświęcenia jest nieczystość. Natomiast 4:3 Paweł wyjaśnia, jak rozumowanie uświęcenie, żebyśmy się powstrzymywali od wszeteczeństwa. Greckie słowo przetłumaczone tu jako wszeteczeństwo to porneia, które obejmuje wszystkie rodzaje pozamałżeńskiej aktywności seksualnej, począwszy od pornografii, a skończywszy na prostytucji. Choć zbawienie jest wyłącznie z łaski Bożej przez wiarę, życie chrześcijańskie jest życiem w rozwoju, ciągłym dążeniem do doskonałości obiecanej nam w Chrystusie. Dar seksualności jest potężnym dowodem na to, że Bóg nas miłuje. Jednak dar ten bywa tak bardzo nadużywany przez wielu, iż staje się przekleństwem, przyczyną wielkiego cierpienia i smutku. Jakim wyborów możemy dokonać, by ustrzec się przed potencjalnym zagrożeniem związanym z nadużyciem daru seksualności? Dziękuję bardzo.